Umowa o wartości prawie 3 200 000 zł na remont drogi wojewódzkiej 803 podpisana. Już wkrótce na trasie ze Stoczka Łukowskiego w stronę Siedlec na odcinku 3 km pojedziemy po nowej nawierzchni. Bardzo się cieszę, że Urząd Marszałkowski, Pan Marszałek, Zarząd Województwa i Sejmik zdecydowali się wyremontować naszą drogę wojewódzką. Drogę wojewódzką, która łączy naszą gminę, nasz powiat, nasze województwo z gminą Wodynie, z powiatem siedleckim i województwem mazowieckim. To bardzo ważna inwestycja dla naszych mieszkańców. Oczywiście poprawi standard podróżowania po tej drodze, ale też ważna droga z punktu widzenia wizerunkowego. Wydaje mi się, że warto właśnie przy granicy z poszczególnymi województwami, naszymi sąsiadami tego typu remonty, modernizacje przeprowadzać właśnie z powodów wizerunkowych. Czasami myślimy, czy mówi ktoś o tym, że Lubelszczyzna jest takim regionem biedniejszym, słabiej wyposażonym w infrastrukturę i właśnie poprzez tego typu inwestycje mówimy coś innego. Proszę bardzo, mamy piękne, dobrze utrzymane drogi, wyremontowane, zmodernizowane i to się pięknie spisuje w taką strategię pokazywania, że województwo lubelskie, powiat łukowski, gmina Stoczek Łukowski to są dobre miejsca do życia, do mieszkania, do tego, żeby prowadzić tutaj biznes, bo infrastruktura jest na bardzo dobrym europejskim poziomie. Bardzo gorąco dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do tej inwestycji, samorządowi województwa lubelskiego, z panem marszałkiem Stawiarskim na czele, a także naszemu radnemu wojewódzkiemu, panu Ryszardowi Szczygłowi, który chodzi za tymi naszymi inwestycjami, pilnuje tych inwestycji, stara się, aby one były realizowane w powiecie łukowskim, w tym także w gminie Stoczek Łukowski. To droga łącząca Stoczek Łukowski z Siedlcami. To droga, która ma 41 km długości, ale na terenie powiatu łukowskiego jest jej 4 km. To droga, która przebiega przez miasto Stoczek Łukowski i gminę Stoczek Łukowski. I dzisiaj będzie podpisana umowa na remont 3 km tutaj od miasta, od styku z drogą krajową 76 w stronę właśnie wyjazdu z naszego województwa, z naszego powiatu. Remont drogi przewiduje frezowanie warstwy ścieralnej, ułożenie warstwy wiążącej, ułożenie warstwy ścieralnej nowej, także w miejscach bardziej narażonych ułożenie również siatki przeciwspękaniowej, plus profilowanie poboczy. Bardzo, myślę, potrzebny remont dla tej drogi. Samorządowcy, zarówno i burmistrz, i wójt już zabiegali o to od tamtej kadencji, także dzisiaj to się materializuje. Podpiszemy umowę, która poprawi komfort podróżowania po tej drodze w stronę województwa mazowieckiego z naszego powiatu. Remont jest potrzebny przede wszystkim dlatego, że droga jest w złym stanie technicznym, jest bardzo ruchliwa. To droga, która otwiera nam drogę do województwa mazowieckiego. Ta droga jest po prostu także potrzebna, żeby komunikować się z miastem Siedlce. Mamy dużo studentów w naszym mieście, którzy uczęszczają do tej szkoły, a także ludzie, którzy pracują na co dzień w Siedlcach, dojeżdżają zarówno z miasta, jak i z gminy Stoczek Łukowski do Siedlec do pracy. Cała inwestycja jest po stronie Urzędu Marszałkowskiego, to bardzo cieszy. My jesteśmy tylko beneficjentem, a więc osobami, które będą korzystały z tego. To jest bardzo miła informacja dla mieszkańców miasta i gminy. I dla budżetu. Koszt tej inwestycji to ponad 3 miliony złotych, a więc no, trudno byłoby nam wygospodarować takie środki. Czekaliśmy wiele lat na ten remont, aż się doczekaliśmy.